Co się dzieje z Aleksiejem Nawalnym? Nowe informacje. Rosja. Aleksiej Nawalny trafił do kolonii karnej. Aleksiej Nawalny został umieszczony w kolonii karnej w obwodzie włodzimierskim, około 100 km na wschód od Moskwy. Rosyjska służba więziennictwa potwierdziła w piątek, że opozycjonista jest przewożony do łagru. Nie ujawniła jednak wówczas, do którego. Rosyjskie media niezależne zwróciły wtedy uwagę na to, że krytyk Kremla został odesłany do kolonii karnej wbrew zaleceniom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał jego uwolnienie do czasu zakończenia postępowań odwoławczych. Moskiewski sąd odwiesił Aleksiejowi Nawalnemu stary wyrok i nakazał umieszczenie opozycyjnego polityka w kolonii karnej na 2 lata i 6 miesięcy.